Są nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. Rozpoczęła się walka o życie. Pojawiły się nowe informacje na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry, który pod koniec ubiegłego roku zachorował na raka przełyku. Zaskakujących informacji udzielił jego partyjny kolega Patryk Jaki. Zbigniew Ziobro choruje na raka. Informacja o tym, że Zbigniew Ziobro choruje na nowotwór złośliwy przełyku, trafiła do opinii publicznej pod koniec 2023 roku. Szef suwerennej Polski ma za sobą dwie operacje i obecnie oczekuje na badanie PET, które ma odbyć się w październiku. Te mają okazać się kluczowe dla jego dalszych rokowań. Po wyczerpującej radio i chemioterapii oraz immunoterapii przeszedłem ciężką operację, która objęła klatkę piersiową, jamę brzuszną i mięśniową oraz szyję. Do klatki piersiowej wprowadzone zostały dreny, usuwające pozostałości krwi po operacji. Mimo silnych środków przeciwbólowych, w tym aplikowanych bezpośrednio do kręgosłupa, ból wciąż stanowił dla mnie wyzwanie. Wciąż mam też pewne trudności z mówieniem i oddychaniem, napisał na X Zbigniew Ziobro. O stanie zdrowia partyjnego kolegi jeszcze w lipcu na antenie RMF FM wypowiedział się jego partyjny kolega Michał Woś. Jak podkreślił, badanie PET ma być kluczowe dla jego dalszych rokowań. Ziobro dochodzi do siebie po operacji. Najważniejszy będzie nowy PET, czyli badanie, czy przerzuty poszły dalej, czy nie. Po wycięciu wnętrzności z żołądka został zrobiony nowy przełyk, co wiadomo, że maksymalnie obniża komfort życia, ale były też przerzuty na węzły chłonne i to jest najbardziej niepokojące dla wszystkich, powiedział Woś. Nowe wieści o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. Ostatnio informacji na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry udzielił Patryk Jaki. Według jego relacji kondycja polityka ma się polepszać. Stracił 25 kg, ale właśnie przestał chudnąć. Kondycja się poprawia, choć nadal ma zadyszkę po wejściu na piętro, powiedział Patryk Jaki w rozmowie z Super Expressem. Jaki opisuje, że Ziobro regularnie udaje się na dynamiczne spacery, co jest bardzo ważnym elementem jego rehabilitacji. Chodzi o poprawę wydolności płuc, ponieważ żołądek ma teraz umiejscowiony na płucach, czytamy w materiale Super Expressu. Jeździ na zabiegi rehabilitacyjne i trening głosu. To jego narzędzie pracy, więc bardzo dużo czasu poświęca na tę terapię. Jego głos będzie może nieco inny, ale wielu będzie jeszcze żałować, że wszyscy w Polsce usłyszą, co mówi minister Ziobro, powiedział Patryk Jaki.